ten piękny dzionek. A piękny tym bardziej, że nadeszła już pora na lisie bajeczki. A dzisiejsze będą jeszcze bardziej niezwykłe niż zazwyczaj. Chociaż wszystkie są niezwykłe, bo dziś zaczniemy zupełnie nowy cykl. Nie oznacza to, że nie czekam na wasze propozycje bajek, których lisie wersje chcielibyście usłyszeć, bo czekam cały czas. Ale jednocześnie będę od czasu do czasu wrzucał również lisie wersje baśni braci Grimm, do których pomysły podesłały dzieciaki ze szkół podstawowych z Warszawy. Co i jak wszystko będzie wytłumaczone tam na górze albo tam na dole, zależy gdzie mnie oglądacie. To ktoś wam przeczyta, o co chodzi, żebym tutaj nie musiał mówić. No, ja wam powiem dzisiaj tylko tyle, że ten nowy cykl będzie się nazywał Lisogrimy! Albo Grimolisy! Nie wiem, który wolicie, może sami będziecie mieli jakiś pomysł. No. Zobaczcie, mam tutaj już książkę, w której są spisane wszystkie wersje lisich bajek braci Grimm. No spójrzcie, o tu. Patrzcie, jakie stare książczysko! Starożytne prawie! No, dobra. Do góry. Do góry, mo. No. Już starczy. No, więc książka jest już gotowa, bajka też już za chwilę będzie gotowa, a dzisiaj, to będzie bardzo, bardzo długi tytuł, dzisiaj będzie to bajka o macosze Kopciuszka, która popędziła ze złości, gdzie pieprz rośnie, na który była uczulona i nie mogła znaleźć drogi do domu. Dawno temu była sobie dziewczynka zwana Kopciuszkiem i wszyscy wiedzą, jak jej historia się toczyła. Każdy o niej słyszał, wszyscy ją znają, nie będziemy się nią dzisiaj więc zajmować. Dzisiaj opowiem wam historię jej macochy. Wszyscy wiedzą, że było z niej niezłe ziółko Ancymonek. To ona mieszała mak z popiołem i ona chowała Kopciuszkowi mydło i robiła jeszcze dużo, bardzo dużo nieprzyjemnych rzeczy i bardzo często się złościła. A jak się złościła, to zaraz robiła się czerwona, tak że jej prawie z uszu para leciała i bardzo, bardzo, bardzo szybko chodziła. A najbardziej chyba zdenerwowała się wtedy, kiedy to Kopciuszek, a nie żadna z jej córeczek, wzięła ślub z królewiczem i została królową. Tego dnia macocha tak się rozzłościła, że z uszu poleciała jej naprawdę para i jak wybiegła z domu, tak biegła, zaszło słońce, zaszedł księżyc, a ona biegła i zaszedł księżyc, zeszło słońce, a ona co robiła? Biegła, a jakże przed siebie, gdzie pieprz rośnie. A jak już dobiegła, gdzie pieprz rośnie, na sam środek tego miejsca, to się zatrzymała jak wryta. Bo nikt o tym nie wiedział, ale macocha na pieprz była uczulona i nigdy go nie jadła. A jak ktoś dosypywał do potraw, to się bardzo złościła. Więc się wystraszyła i zezłościła jednocześnie. I natychmiast, jak tylko się spostrzegła, to zaczęła się drapać i kichać. O psiu! O psiu! Oczy robiły jej się coraz bardziej załzawione, a ona coraz bardziej wściekła. Chciała jak najszybciej wydostać się z tego miejsca, gdzie pieprz rośnie. Więc zaczęła biec z powrotem, ale oczy łzawiły jej coraz bardziej, a ona coraz bardziej kichała. I za każdym razem jak kichała, to podskakiwała i zmieniała kierunek biegu. A że była coraz bardziej zła, to biegła coraz szybciej i kichała coraz bardziej i tak naprawdę nie mogła wydostać się z tamtego miejsca, gdzie pieprz rośnie, bo cały czas biegała w kółko.
I tak biegała, 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 tratowała krzaczki pieprzu, ścierała pieprz na pył i coraz bardziej kichała. W ten sposób powstał młynek do pieprzu. A zła macocha nigdy nie wróciła z tamtej krainy, gdzie pieprz rośnie i ściera tam pieprz na pył po dziś dzień. Koniec! A morał z tego taki, że jak ktoś jest złośnikiem, to go nogi bolą i kicha. O! Pamiętajcie o tym i nie złośćcie się nigdy, bo to na zdrowie, jak sami słyszeliście, nie wychodzi. Bierzcie przykład z chuderlawego, bo ja to się nigdy nie złoszczę. No. Więc tak brzmiała pierwsza lisia bajeczka według braci Lisiogrimów. No. Ale jeżeli chcecie inne bajki posłuchać w lisich wersjach, to cały czas piszcie do mnie, a ja będę ich dla was szukał. No. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa! Ja się nigdy nie złoszczę. Nigdy. Nie tę książkę. Nie tę. Mniejszą. Nie. To nie ta. Tam z drugiej strony leży. No. No z tej drugiej strony. Po lewej. Po lewej. Po prawej. Ejku, po co mi było tę starożytną księgę wyciągać? A przecież tutaj nic nie można przeczytać. To co za głupie książki są? I tak biegła, i biegła, i biegła. Ej, cisza ma być! O-o.